Witamy. Dzisiejszy mecz grupowy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Liczymy na ciekawe widowisko. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Robi się niebezpiecznie. João Moutinho. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Żółta kartka na początku spotkania. I ja myślę, że to powinno wpłynąć trochę studząco na zawodników. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Kurzawa. No, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć jego w akcji. Zawsze stara się ze wszystkich sił wspomóc kolegów w ataku. Odebrał piłkę czysto, ładnie. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Niestety, stracił piłkę. I... No i pierwsza bramka w meczu. Proszę, wyfrunął w górę jak ptaka, uderzył fantastycznie. Jest nie do powstrzymania w grze głową. Kapitalnie wyszedł w górę, uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału.
Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Za moment wznowią, wrzutem z autu. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. J'informe les supporters de la tribune F qu'à l'issue du match, l'évacuation se fera par le bas de la tribune et non pas par le haut, comme c'est le cas habituellement. Merci de respecter cette consigne. Wyszedł z bramki, świetna decyzja. To jest zawsze ryzyko, ale tym razem się opłaciło. Ładne wejście, przejęcie piłki. Blisko już do bramki. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piłka w siatce. Brawo! Remis. Nie dziwię się radości, bo to gol wyrównujący. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Kuczer. No i strata piłki. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Jest... No strzela! Mocno, ale pewnie broni bramkarz. Kuczer. Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo! Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Kurzawa. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Nie dał się zaskoczyć. Świetnie wyłapał piłkę z rzut rożnego.
Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Tu Lalonde. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Zespoły schodzą do szatni po pierwszej połowie przy wyniku remisowym. Ale ten rezultat bardzo dobrze oddaje przebieg pierwszej części spotkania. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Robi się niebezpiecznie. Przedarł się dalej. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Brawo! Czy to wykorzysta? Przymierzył teraz z woleja. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Aj, teraz strata. Jest szansa na groźną akcję. Ej, no, blisko. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Siliński, ale sprytnie go uniknął. Czyt oddaje strzał. Brawo, ta bramka daje im prowadzenie. Spójrzmy na to z innego kąta. Już blisko pola karnego. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Złe podanie i strata w środku pola. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać.
Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No, świetnie go ograł. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ostatnie minuty meczu, jeszcze wszystko może się zdarzyć, tym bardziej, że przed nimi stały fragment gry. Trybuny szaleją, takiego dopingu dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że oba zespoły to poniesie. Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu. Ma do kogo zagrać. Cudownie dograł. Łufkuje na bramkę. Poprzeczka. Piłka poza boiskiem. João Moutinho. Szansa! Obok bramki. Jeremy Lalan. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Rzut rożny do końca, coraz mniej czasu, jeśli to wykorzystają. Był blisko trafienia po raz drugi w tym meczu. I dobrze uderzył, tyle że bramkarz był we właściwym miejscu. Wgrywa tę piłkę głową do partnera. Mecz zakończony. Ciekawe spotkanie. Wygrała drużyna, która rzadziej posiadała piłkę. Jak widać, nie chodzi tylko o posiadanie piłki, a o to, co z nią zrobić. Na dziś to wszystko. Żegnamy się z Państwem, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.